Od 12 lat jestem zaangażowany w poszukiwania i ratownictwo wodne. W tym czasie widziałem wiele dziwnych, a nawet ciężkich do wytłumaczenia rzeczy, ale wszystkie one bledną w porównaniu z tym, czego ostatnio byłem świadkiem. Ratownictwo wodne to często przygnębiająca praca. Kiedy ktoś zgubi się w lesie, może zostać znaleziony żywy jeszcze kilka dni później. Ale kiedy dostajemy wezwanie, prawie zawsze jest to odzyskiwanie ciała. Ludzie nie wytrzymują długo pod wodą. Nie mogę powiedzieć dokładnie gdzie, ale mieszkam na północy w miejscu znanym ze sportów wodnych. Wędkarstwo, kajakarstwo, nurkowanie, wszystko o czym tylko możesz pomyśleć. Mimo to ten obszar nie jest jakimś kurortem, tutejsze wody są zimne i często bezwzględne. Poszukiwania i akcje ratunkowe mogą być wyczerpujące i niewielu zostaje przy tej pracy na stałe. Jest kilku starszych facetów, którzy robią to dłużej niż ja, ale mogę śmiało powiedzieć, że jestem jednym z najbardziej doświadczonych w okolicy. Jak już mówiłem, ta praca polega bardziej na odzyskiwaniu ciał niż na ratowaniu, zwłaszcza tutaj. Wyciągamy z wody więcej żywych łosi niż żywych ludzi. Nasze małe miasto ma jeden z najwyższych wskaźników utonięć w kraju, ale my i tak zawsze szukamy. Wiele razy w swojej karierze rozważałem rezygnację z pracy. Większość rzuca tę robotę po pierwszej akcji. Na szkoleniach staramy się podkreślać, jak bardzo woda może zniekształcić zwłoki, ale nic nie jest w stanie przygotować cię na twardą rzeczywistość. Nierzadko znajdujemy ciała rozdęte nie do poznania, czasami ledwo wyglądające na ludzi. Wielu nurków nie wytrzymuje długo po zobaczeniu czegoś takiego, ale ja po tych wszystkich latach nadal to robiłem. Uznałem, że jeśli nie ja, to nikt tego nie zrobi. Jednak to, co zobaczyłem w zeszłym tygodniu, sprawiło, że ponownie przemyślałem tę decyzję. Dostałem telefon około 11 rano. Ojciec zabrał swojego syna na ryby. W pewnym momencie mężczyzna skaleczył się haczykiem w palec. Wrócił do swojego samochodu po apteczkę. Kilka minut później chłopaka już nie było. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę historię, na chwilę zamarłem w zamyśleniu. Od prawie miesiąca padały obfite deszcze, a wody płynęły szybciej niż kiedykolwiek. Co gorsza, było wyjątkowo zimno jak na tę porę roku. W ostatnich tygodniach zaginęło wiele osób, kilku z nich jeszcze nie odnaleziono. Miałem niewielką nadzieję na uratowanie chłopaka. Ja i kilku innych nurków byliśmy na miejscu w ciągu godziny, a większa grupa poszukiwawczo-ratunkowa znajdująca się kilka miast dalej wciąż zmierzała w naszą stronę. Rozmawialiśmy z ojcem i nawet przeszukaliśmy pobliski las, mając nadzieję, że chłopiec po prostu się zabłąkał. W końcu jednak zdaliśmy sobie sprawę, że będziemy musieli rozpocząć poszukiwania w rzece. Gdy tylko wszedłem do wody, wiedziałem, że chłopaka już tu nie ma. Prąd był silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej i nawet ja miałem trudności z poruszaniem się w lodowatej rzece. Szukaliśmy godzinami w okolicy, a nawet rozszerzyliśmy obszar poszukiwań po przybyciu większej ekipy, ale jego nigdzie nie było. Byłem zaskoczony, nie oczekiwałem, że znajdę go żywego, ale spodziewałem się przynajmniej ciała. Jednak nie było po nim śladu. Słońce zaszło nisko, a powietrze stało się jeszcze chłodniejsze. Zbliżał się zmrok i zastanawialiśmy się, czy nie odwołać poszukiwań i nie wznowić ich następnego dnia, gdy nagle coś sobie uświadomiłem. Wokół rzeki jest wiele mniejszych koryt potoków. Większość z nich wyschła w wyniku rozrostu roślinności lub działań człowieka mających na celu odwrócenie biegu wody. Zwykle nie zwracamy na nie uwagi, jednak podczas ostatnich opadów zauważyłem, że jedno z większych koryt znowu zaczęło płynąć. Wdarła się do niego zaskakująca ilość wody, z łatwością wystarczyłaby do uniesienia młodego chłopaka. Potok biegł bezpośrednio przez zakręt rzeki, łącząc ją w dwóch miejscach. Podążyłem z prądem i zdałem sobie sprawę, że chłopiec mógł znajdować się daleko poza naszym początkowym obszarem poszukiwań. Gdy zbliżałem się do miejsca, gdzie potok ponownie łączył się z główną rzeką, poczułem, jak dreszcze przechodzą mi po kręgosłupie. Jest takie miejsce w tej rzece, gdzie nawet wykwalifikowani nurkowie nie powinni się zapuszczać. Nazywają ten obszar złymi wodami.
Leży na jednej połowie rzeki i ciągnie się przez około 100 jardów. Znajduje się w pobliżu gęsto porośniętego roślinnością terenu, więc zwykle nie musimy się martwić, że ludzie tam pływają. Odkąd zacząłem zajmować się ratownictwem, ostrzegano mnie, żeby tam nie nurkować. Podobno prąd jest tak silny, że nawet najbardziej doświadczony pływak zostałby w jednej chwili wciągnięty pod wodę. Potok kończył się dokładnie w centrum tego obszaru. Gdy do niego dotarłem, zatrzymałem się i zagryzłem zamyślony wargę. Gdybym wrócił i zgłosił to innym nurkom, powiedzieliby mi, żebym dał sobie spokój. Nie pozwoliliby mi tam nurkować, ale w głębi duszy czułem, że ciało musi być zaplątane w jakieś chwasty w pobliżu. Gdybym tylko mógł je znaleźć. Nienawidziłem myśli, że ten chłopak utknął tam, powoli wzdymając się i gnijąc, podczas gdy jego rodzice siedzieli w domu, zastanawiając się, gdzie podział się ich syn. Woda nie wydawała się być aż taka zła, jak mówili. Widziałem wcześniej znacznie bardziej rwące potoki, ale wiedziałem, że wygląd może być mylący. Tuż pod powierzchnią prąd mógł płynąć szybciej niż sobie wyobrażałem. Zostałbym porwany w jednej chwili. Poza tym nie powinienem nurkować sam. Prawie zawróciłem, ale coś kazało mi zostać. Przez chwilę wpatrywałem się w rzekę, myśląc o chłopcu. Potem założyłem sprzęt i zanurkowałem w lodowatej wodzie. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, było to, że prąd wydawał się dość słaby. W zasadzie był nawet słabszy niż w pozostałej części rzeki. Woda była tam wyjątkowo głęboka, a ja nurkując widziałem pod sobą tylko czerń. Płynąłem coraz głębiej i głębiej, myśląc, że prąd może zwiększyć się niżej, ale było zupełnie odwrotnie. Woda była prawie całkowicie nieruchoma. Schodziłem jeszcze głębiej, aż w końcu zielone kształty zaczęły się przede mną materializować. Myślałem, że w końcu dotarłem do glonów i porostów, ale gdy dopłynąłem niemal do samego dna, prawda ukazała się w całej okazałości. Poczułem, że na ten widok zbiera mi się na wymioty, co jest dziwnym i niebezpiecznym uczuciem, gdy ma się na sobie maskę płetwonurka. Niezliczone ramiona wystawały z ziemi pode mną. Myślałem, że natknąłem się na ciała, ale już po chwili zrozumiałem, że mam przed sobą coś znacznie gorszego. Ramiona wrastały bezpośrednio w ziemię. Miały nawet korzenie, które rozchodziły się od podstawy. Wyglądało to tak, jakby ktoś odciął setki rąk i zasadził je tam. Patrzyłem, jak czepiają się otaczającej je wody. Różniły się wielkością i najwyraźniej wiekiem. Wtedy właśnie zobaczyłem chłopaka. Jego oczy wpatrywały się bezwiednie przed siebie, gdy te groteskowe ręce ciągnęły jego martwe ciało w dół. Wyglądało na to, że właśnie go złapały. Ramiona szarpały w dół, kopiąc w mule, aż został pogrzebany aż do klatki piersiowej. Wpatrywałem się w to w zahipnotyzowanym przerażeniu. Wtedy zauważyłem również inne ciała. Musiały być jeszcze co najmniej cztery, wszystkie w różnym stadium rozkładu. Niektóre z nich były rozdęte nie do poznania, były tylko zwalistymi, białymi masami, które luźno wystawały z dna rzeki. Cholerne ręce żywiły się ciałami, używając ich jako nawozu. W chwili, gdy wygramoliłem się z wody, zerwałem maskę i zwymiotowałem. Nie mogłem przestać myśleć o tych ciałach, o tych chwytających dłoniach. Przypominały jakąś mięsożerną roślinę, a jednak były tak ludzkie. Gorączkowo pobiegłem z powrotem do naszego obozu i odciągnąłem na bok jednego z pozostałych nurków. Mus był najbardziej doświadczoną osobą w zespole. Nurkował od ponad 20 lat, odkąd się tu przeprowadził. Opowiedziałem mu o tym, co widziałem. Kiedy skończyłem, wpatrywał się we mnie w zimnym milczeniu. Mówiłem ci, żebyś nigdy nie zbliżał się do tego miejsca. Jego głos był lodowaty, tak jakby dobrze wiedział, o co mi chodzi. Naprawdę o to najbardziej się martwisz? Spytałem, niedowierzając. Położył mi rękę na ramieniu i mocno ścisnął. Nie mów o tym nikomu innemu. Jeśli inni dowiedzą się, że nurkowałeś w złych wodach... Urwał i zastanowił się przez chwilę. Cóż, nie będzie dobrze. Potrząsnął głową jak rozczarowany ojciec. Ale co z tym czymś?
Starałem się utrzymać swój głos w ciszy, mając nadzieję, że nikt nas nie usłyszy. Ilu ludzi zginęło przez te cholerne ręce? Nie rozmawiajmy o tym. Mamy umowę, jest powód, dla którego rosną tylko w złych wodach. Zacząłem coś mówić, ale słowa zamarły mi w gardle. Coś przede mną ukrywał. Westchnął i zobaczyłem coś w rodzaju smutku w jego oczach. Wiesz, czasami trzeba decydować między mniejszym a większym złem. Nie ma dobrych rozwiązań. Nawet najlepsze możliwe decyzje mogą nadal nie dawać ci spać w nocy. Zamilkł na chwilę i tylko wpatrywał się we mnie. Nie mów o tym nikomu. Pewnego dnia zrozumiesz. Po tych słowach odszedł i przerwał naszą akcję do czasu, aż wzejdzie słońce. Pomimo tego, co mu powiedziałem, kontynuowaliśmy poszukiwania przez następne 2 dni. Trzeciego dnia odwołaliśmy je całkowicie i złożyliśmy kondolencje rodzinie. Nie wiem, co się dzieje. Od tamtej pory mus zachowuje się wobec mnie inaczej. Jest chłodny, ale od czasu do czasu rzuca mi spojrzenie, jakbyśmy byli razem w jakiejś tajemnicy. Zauważyłem, że inni starsi nurkowie też zachowują się dziwnie. Co miał na myśli, mówiąc o umowie? Czym do cholery były te ręce? Rozważam rzucenie tej pracy i wyprowadzenie się stąd. Nie mogę żyć ze świadomością, że te rzeczy są tam na dole. Powoli żywiąc się ciałem chłopaka wśród niezliczonej ilości innych. Chciałem po prostu zapomnieć o tym, co widziałem, ale nieważne jak bardzo się staram, nie mogę wymazać ich z pamięci. Chciałbym myśleć, że jestem dobrym człowiekiem, ale przychodzi taki moment, kiedy czysty terror przeważa nad poczuciem przyzwoitości. Myślę, że dotarłem do tego punktu. Nie wiem, jak długo jeszcze mogę tu pozostać. Nie mogę już spać. Ciągle tylko śnią mi się te rzeczy, które widziałem na dnie. Od 2 nocy dręczą mnie koszmary. To zawsze wydaje się takie prawdziwe. Najpierw śpię w swoim łóżku, a potem nagle te ramiona wyrastają z ciemności wokół mnie. Przygniatają mnie i zakrywają usta. Duszę się. Walczę, ale są zbyt silne. Szczególnie pamiętam ten zapach. To jak stare ścinki trawy i zgniłe ryby zmieszane razem. Potem budzę się z krzykiem i łzami spływającymi po twarzy. Jednak nawet te straszne sny są niczym w porównaniu z tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 dni. Nie wiem, co mam robić. Spakowałem się, myślę, że niedługo wyjadę. Muszę uciec z tego miejsca. 2 dni temu otrzymałem telefon o ciele znalezionym w pobliżu rzeki. Gdy dotarłem na miejsce, poczułem zimne ukłucie w jelitach i zdałem sobie sprawę, że znaleziono je dokładnie w miejscu, w którym zniknął chłopak. Podszedłem do wybrzeża, by zobaczyć Musa i 2 innych stojących nad jakimiś zwłokami. Byli odwróceni plecami do mnie, a ja słyszałem, jak jeden z nich mówi ze złością. Praktycznie krzyczał. To był Clyde, jeden z pozostałych bardziej doświadczonych nurków. Gdy się zbliżyłem, zobaczyłem, że tym drugim był Ryan. Poczułem, jak dreszcze przebiegają mi po kręgosłupie. Wszyscy 3 starsi nurkowie byli w jednym miejscu. Przypomniałem sobie rzeczy, które Mus powiedział mi w zeszłym tygodniu. Widziałem, jak ci 3 rzucają na siebie podejrzliwe spojrzenia. Coś było na rzeczy. Myślisz, że to był on? Zapytał Clyde. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków, powiedział Mus. Słyszałem głosy nad rzeką zeszłej nocy. Mruknął nagle Ryan. Pozostała 2 zamilkła i wpatrywała się w niego. Przynęty? Zapytał Clyde. Jego głos był ściszony i ledwo mogłem go wyłowić. Ryan skinął głową. Prawie na pewno. To jednak łamie umowę. Nie powinien ich już używać. Ryan zwrócił się do Musa. Jakiś pomysł, co się dzieje? Mus zaczął odpowiadać, gdy nagle pod moim ciężarem pękła gałązka. 3 mężczyźni odwrócili się, żeby na mnie spojrzeć. W oczach Musa nadal było widać obojętność, ale zauważyłem też lekki strach. W końcu przyszedłeś. Powiedział Clyde, najwyraźniej nieświadomy, że stałem tam od dłuższego czasu. Mamy złe wieści. Odsunął się na bok, żebym mógł zobaczyć ciało.
Krew zamarzła mi w żyłach w momencie, gdy na nie spojrzałem. Byłem zdezorientowany rozmową, którą właśnie podsłuchałem, ale widok ciała tylko spotęgował to zmieszanie. To był Michael, jeden z nowych nurków. Leżał na plecach w pełnym ekwipunku, ale bez maski. Ruszyłem do przodu i przyklęknąłem obok ciała. Michael był nowy w ratownictwie i niedawno uczestniczył w kilku zajęciach, które prowadziłem. Łzy zakłuły mnie w oczy, gdy się w niego wpatrywałem. Co tu się stało? Mus odezwał się jakby w odpowiedzi na moje ciche pytanie. Z jakiegoś powodu zanurkował w rzece. Myślimy, że został porwany przez silny prąd i uderzył twarzą w skałę, strącając swój regulator powietrza. Nigdzie nie znaleźliśmy jego maski. Nadal wpatrywałem się w dół. Dlaczego był w wodzie? Zapytałem. Trzej mężczyźni wymienili spojrzenia. Nie wiemy, powiedział Clyde. Myślimy, że mógł szukać tego chłopaka, którego nigdy nie odnaleźliśmy. Wiedziałem, że kłamią. Michael był jednym z najbardziej uczciwych nurków, jakich kiedykolwiek spotkałem. Nigdy nie złamałby nawet drobnego przepisu bezpieczeństwa, nie mówiąc już o nurkowaniu samemu we wzburzonych wodach. To się po prostu nie kleiło. Był jeszcze jeden powód, dla którego ich twierdzenie nie miało sensu. Michael był poza miastem, odwiedzając rodzinę w dniu, w którym chłopiec zginął. Po co miałby wracać, skoro nie było go nawet na pierwszych poszukiwaniach? Nie wiedziałby nawet, gdzie szukać. Postanowiłem jednak, że lepiej się nie kłócić. Nie chciałem, żeby wiedzieli, że cokolwiek podejrzewam. Clyde i Ryan wciąż nie mieli pojęcia, że byłem w złych wodach. Oczywiście zakładając, że Mus zachował swój sekret. Z tego, co mogłem stwierdzić, tak było. Zachowywali się wobec mnie jak zawsze. Akurat wtedy podjechała karetka. Pozostali zostawili mnie samego z ciałem Michaela, podczas gdy oni rozmawiali z ratownikami. Kiedy na niego patrzyłem, zdałem sobie sprawę, że coś jest nie tak. Na jego twarzy nie było żadnych stłuczeń. Jeśli prąd rzeczywiście uderzył nim o skałę, powinien mieć przynajmniej siniaka. Ale nie było nic. Jego twarz była zupełnie nieskazitelna. Nie było go na głowie, ale coś na szyi wyłaniało się spod kombinezonu. Pociągnąłem gumę w dół, aby odsłonić plamisty, niebiesko-czarny ślad, który otaczał jego kark. Wyglądało to tak, jakby został uduszony. Moje myśli natychmiast zwróciły się ku tym dziwnym rękom na dnie rzeki, które widziałem w złych wodach. Ale jeśli to właśnie to go zabiło, dlaczego go puściły? Czy to było ostrzeżenie? Głębokie poczucie strachu osiadło w moim żołądku, a od tamtej pory tylko się nasiliło. Po tym jak karetka zabrała ciało Michaela, wróciłem do domu, czując się wyczerpany. Nie mogłem zmusić się do zrobienia czegokolwiek i po prostu siedziałem w ciszy. Tej nocy nie mogłem zasnąć, nękany przez koszmary, o których wspominałem wcześniej. Większość wczorajszego dnia upłynęła w tej samej zimnej ciszy co dzień wcześniej. Czułem się odrętwiały. Rozmowa, którą podsłuchałem między starszymi nurkami, ciągle powtarzała się w mojej głowie. Co mieli na myśli, mówiąc o przynętach? Przypomniałem sobie, co Ryan mówił o słyszeniu głosów w pobliżu rzeki. To musiały być te przynęty, o których wspominali. Gdy tak siedziałem, moje odrętwienie zniknęło i zostało zastąpione gniewem. Michael nie żył i miało to coś wspólnego z Musem i jego sekretami. Prawdopodobnie również z tymi całymi przynętami. Chwyciłem płaszcz i skierowałem się do drzwi. Miałem zamiar sprawdzić, co Ryan miał na myśli, mówiąc, że słyszał głosy. Z perspektywy czasu żałuję, że tam poszedłem. Powinienem był zostać w domu i dać sobie spokój. Są pewne rzeczy na świecie, które powinny pozostać zagadką. Wędrowałem brzegiem rzeki przez 30 minut, nie słysząc nic poza odgłosami nocnych zwierząt. Już miałem się kierować z powrotem, gdy usłyszałem coś w oddali. Brzmiało to jak czyjś głos. Dźwięk stawał się coraz głośniejszy, w miarę jak szedłem z prądem, aż w końcu mogłem wyłowić to, co mówi. Pomocy, proszę, nie umiem pływać! Instynkty wzięły górę i zacząłem sprintować w kierunku głosu.
W końcu straciłem orientację, gdzie jestem i potykałem się na oślep przez zarośla, ledwo używając latarki i polegając na słuchu. W końcu głos dobiegał tuż obok mnie. Brzmiał jak młoda kobieta. Nie mogłem jej zobaczyć, ale słyszałem ją doskonale. Już miałem brodzić w rzece, gdy coś zatrzymało mnie w miejscu. Uważnie wsłuchałem się w głos. Pomocy, proszę, nie umiem pływać. To były dokładnie te same słowa, w kółko, jakby były odtwarzane w pętli. Ton był za każdym razem dokładnie taki sam. To nie było normalne. Dziewczyna krzyczała, ale nie brzmiało to jak ktoś, kto naprawdę się boi. Serce waliło mi w piersi, a ja rozpaczliwie świeciłem latarką wzdłuż rzeki. I wtedy to zobaczyłem. Twarz wciśnięta w błoto na brzegu. Podobnie jak ręce, które widziałem, była zielona niczym wodorosty, a wyrastające z niej korzenie zagłębiały się w mule. Wyglądało to tak, jakby ktoś skonstruował ludzką głowę z alg i porostów. Usta otwierały się i zamykały, powtarzając w kółko to samo wołanie o pomoc, podczas gdy reszta twarzy pozostawała płaska i pozbawiona emocji. Całe moje ciało się trzęsło, gdy wpatrywałem się w to coś. Tuż za nią w wodzie widziałem dwie ręce sięgające z płcizny, chwytające wodę, czekając na ofiarę. Wtedy uświadomiłem sobie, co się stało. Michael musiał usłyszeć wołanie o pomoc tego czegoś i natychmiast wskoczył do wody. To właśnie Ryan miał na myśli, mówiąc o przynętach. Zrobiło mi się niedobrze, gdy patrzyłem, jak ta groteskowa twarz nie przestaje krzyczeć. Z czasem słowa stawały się coraz cichsze i bardziej rozłożone w czasie, aż twarz zamilkła całkowicie. Wtedy bez ostrzeżenia cofnęła się w głąb ziemi, zakupując w cienkiej warstwie błota. Zadrżałem na myśl o tym czymś znajdującym się tuż pod powierzchnią. Potem zrozumiałem, że mogło być ich znacznie więcej. Kto wie, ile z nich czai się tuż pode mną. Sprintem wróciłem do samochodu. Obrzydzenie napędzało mnie bardziej niż strach. Kiedy dotarłem do domu, leżałem w łóżku całą noc, myśląc o tym, co zobaczyłem. Udało mi się zasnąć na kilka godzin tuż przed wschodem słońca, ale znów obudziły mnie koszmary. Nie wiem już, co robić. Dzieją się tu pokręcone rzeczy i nawet jeśli miałbym moc, by je powstrzymać, nie sądzę, bym chciał samotnie stawić czoła temu bluźnierstwu. Czuję się jak wielka układanka i brakuje mi jednego lub dwóch kawałków, których potrzebuję, żeby połączyć wszystko w całość. Spakowałem niezbędne rzeczy do toreb, które teraz leżą przy moich drzwiach wejściowych. Chyba zamierzam wyjechać. Problem w tym, że nie wiem, gdzie miałbym się udać. Nie mam rodziny poza miastem ani fortuny na koncie oszczędnościowym. Mimo to jakaś część mnie czuje się zobowiązana do pozostania. Zarówno z ciekawości, jak i dlatego, że jestem to winny Michaelowi. Do diabła nie tylko Michaelowi. Jestem to winny niezliczonym ludziom, którzy prawdopodobnie padli ofiarą tych rzeczy w rzece. Przecież właśnie po to podjąłem się tej pracy. Pomimo wszystkich rzeczy, które się wydarzyły, postanowiłem tu zostać. Szczerze mówiąc, przez chwilę naprawdę zamierzałem odejść tak szybko jak to możliwe, ale to się zmieniło, gdy poszedłem na pogrzeb Michaela. To było dla mnie trudne doświadczenie. Miał tylko 22 lata. Jego dziewczyna płakała przez cały czas, a ja nie mogłem się powstrzymać od poczucia winy, kiedy widziałem jego przyjaciół niosących trumnę na miejsce ostatecznego spoczynku. Jego śmierć nigdy nie powinna była mieć miejsca. Ostatniej nocy miałem kolejny koszmar. Ten był jeszcze gorszy. Tak jak poprzednim razem, ręce sięgnęły z ciemności i chwyciły mnie, zakrywając usta. Ten obrzydliwy rybi zapach wywrócił mi żołądek, a moje oczy zaczęły łzawić. Wtedy dwie kolejne ręce podniosły się i przytrzymały moje oczy tak, abym nie mógł ich zamknąć. Patrzyłem z przerażeniem, jak z sufitu nade mną wyłania się twarz. Była podobna do tej, którą widziałem nad wodą, cała zielona i omszała. Łzy zaczęły płynąć po mojej twarzy, gdy rozpoznałem rysy. To był Michael. Dlaczego to zrobiłeś? Powiedział, a zimny, ciemny płyn kapał z jego ust.
Próbowałem odpowiedzieć, ale nie mogłem. Ręce wciąż mnie powstrzymywały. Dlaczego? Michael mówił dalej. Jego głos stawał się bardziej zgrzytliwy z każdą sekundą. Leżałem tam przez coś, co wydawało mi się godzinami, podczas gdy on wpatrywał się we mnie i pytał, dlaczego mu to zrobiłem. Obudziłem się zlany potem i mógłbym przysiąc, że obrzydliwy rybi zapach przez chwilę wciąż był w moim pokoju. Zaczynam myśleć, że to wszystko moja wina. Powinienem był posłuchać ostrzeżeń o złych wodach. Nie sądzę, że byłem pierwszym, który tam zanurkował, ale prawdopodobnie nikt wcześniej nie widział prawdy i wrócił żywy. To miejsce jest znane nie tylko wśród nurków. Istnieje wiele lokalnych legend o tej części rzeki, a kiedy myślę wstecz, przypominam sobie, że słyszałem stare historie o rękach, które wciągały ludzi w głębinę wody. Dorastając, dzieci rozpowiadały plotki i ludowe opowieści o rzece. Z wiekiem założyłem, że to tylko historyjki wymyślone przez dorosłych, aby trzymać nas z dala od niebezpiecznych miejsc. Zacząłem grzebać w historii naszego miasta. Legendy są tak stare, jak tylko sięga pamięć i nawet tubylcy opowiadali o rzece, traktując ją z pewnym strachem i czcią. Znalazłem niesamowicie znajomy opis rdzennego mitu. Znajdował się on w archiwach biblioteki jako część pracy dyplomowej profesora miejscowego uniwersytetu dotyczącej folkloru. Mit opowiada o młodym człowieku, który mieszkał nad rzeką. Miał wszystko, czego pragnął. Piękną żonę, syna, obfite plony i ciepłe miejsce do spania. Wszystko to jednak zmieniło się, gdy dopadła go straszliwa choroba. Ta sama choroba przeniosła się na jego żonę i dziecko. On wyzdrowiał, ale jego rodzina nie, a mężczyzna w końcu został sam. Nadal miał ciepłe łóżko i uprawę, ale popadł w głęboką depresję. Nie wiedząc, co ze sobą zrobić, godzinami wędrował brzegiem rzeki, mając cichą nadzieję, że pewnego dnia wpadnie do niej i zostanie oderwany od swoich problemów. Gdy spacerował nad brzegiem, usłyszał wołanie żony i dziecka. Szukał wszędzie, gdzie tylko mógł, ale nie potrafił ich znaleźć. Zaczęli mówić, że teraz żyją szczęśliwie w rzece. Jego rodzina namawiała go, aby zanurkował i dołączył do nich. Bez zastanowienia wskoczył do rzeki, by utonąć, zimne i samotne. Osoba, która badała ten mit, uważała, że jest on ostrzeżeniem przed pożądaniem rzeczy, które utraciliśmy i zapętlaniem się w przeszłości. Teraz wiem, że mit jest prawdziwą historią i ostrzega ludzi przed niebezpieczeństwem związanym z tymi rzeczami, które żyją w rzece. Poprzez dalsze poszukiwania odkryłem, że istnieje wiele więcej rdzennych opowieści o tym miejscu. Wiele z nich jest podobnych do historii, o której opowiedziałem, ale są też inne, które sprawiają, że cała ta sytuacja wydaje się o wiele bardziej złożona. Niektóre z nich odnoszą się do jakiegoś boga lub ducha, którego czcili tubylcy. Istnieje kilka różnych tłumaczeń, ale najczęstszym, jakie widziałem, jest król mchu. Niektóre opowieści odnoszą się do niego jako personifikacji samej rzeki, podczas gdy inne opisują go jako ducha, z którym ludzie walczyli. Jednak jednym wspólnym mianownikiem jest istnienie pewnego rodzaju paktu zawartego między królem mchu a mieszkańcami. Niektóre historie brzmiały tak, jakby składali mu w ofierze ludzi, aby uciszyć jego gniew, podczas gdy inne opisywały sytuację, w której miał być pozostawiony w spokoju w zamian za to, że nie będzie krzywdził ludzi. Przypomniałem sobie umowę, o której wspominał Mus i inni. Czy mogli mieć na myśli pakt podobny do tego? Nie znam tego całego mitu o królu, ale po tym wszystkim, co zobaczyłem, jestem niemal skłonny uwierzyć w to wszystko. Wpadłem na pomysł, aby przyjrzeć się wszystkim zaginięciom, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. To, co znalazłem, było dość typowe. Większość zgłoszeń była równomiernie rozłożona wokół najbardziej niebezpiecznych części rzeki, jak również miejsc, gdzie gromadziło się najwięcej ludzi. Normalna sprawa. Zauważyłem jednak pewien niepokojący trend. Raporty, w których nie znaleziono ciała, pojawiały się prawie wyłącznie w okolicy Złych Wód. W tych rejonach ciało znajdowano tylko w 15% przypadków. Powszechnie przypisywano to silnemu prądowi, który rzekomo przenosił je zbyt daleko, by można je było odnaleźć. Ale teraz znam prawdę.
Ręce dopadły tych ludzi i ściągnęły ich w dół. Potem zauważyłem coś jeszcze bardziej intrygującego. Używałem kilku różnych map do przestudiowania zaginięć, kiedy zdałem sobie sprawę, że istnieją między nimi pewne niespójności. Zaciekawiony spojrzałem na kilka innych map i zobaczyłem jeszcze więcej problemów. Większość wpisów była stosunkowo podobna poza kilkoma zmianami spowodowanymi wysychaniem potoków i urbanizacją. Jednak był jeden obszar głęboko w lesie, na zachód od Złych Wód, który nie pasował do żadnej z map. Niektóre z nich wskazywały tam tylko las, podczas gdy inne pokazywały małe jezioro. Kilka starszych map przedstawiało nawet niewielki system jaskiń. Jestem zaskoczony, że nigdy wcześniej tam nie byłem. Spędzam sporo czasu na wędrówkach po lesie i jakoś ani razu nie udało mi się natknąć na to miejsce. Zamierzam to wkrótce sprawdzić. Myślę, że ta tajemnica sięga głębiej niż Mus i jego ekipa mogą podejrzewać. Jest w tym coś więcej i jestem zdeterminowany, żeby to rozgryźć. Spakowałem wszystko, co wydawało mi się potrzebne. Sprzęt turystyczny, kamerę do nagrywania moich znalezisk, flary sygnalizacyjne, a nawet broń. Nie zamierzałem dać się zaskoczyć. W tym momencie byłem już zdecydowany, aby dotrzeć do sedna dziwnej tajemnicy tego miasta. Wyruszyłem około południa, decydując, że najlepiej będzie, jeśli będę zwiedzał w biały dzień. Nie chciałem mieć nic wspólnego z tymi rzeczami, które pojawiały się nocą w pobliżu rzeki. Przynętami, jak nazywał je Clyde. Skoro o tym mowa, w ciągu ostatnich kilku nocy doszło do 3 kolejnych zaginięć. Nie mam wątpliwości, że to sprawka tych istot. Pozostali nurkowie szukali bez wytchnienia, ale ja nie pojawiłem się na miejscu ani razu. Nie chcę gadać z Musem i jego ekipą, dopóki nie dowiem się, co się dzieje. Czuję się z tego powodu trochę winny, ale mam nadzieję, że moje śledztwo w dłuższej perspektywie uratuje więcej istnień. Skierowałem się w stronę tego dziwnego obszaru, który odkryłem, decydując się na poruszenie się przez najgęstszą część lasu, aby nie natknąć się na nikogo innego. Wędrówka była zaskakująco długa i żmudna. W ciągu 15 minut byłem przemoczony, pokryty błotem i dwukrotnie prawie zepsułem aparat. Podróż trwała niewiarygodnie długo, dłużej niż się spodziewałem. Wydawało mi się, że krążyłem w kółko. Przyjrzałem się uważnie mojemu telefonowi, używałem go jako nawigacji, ale jakoś ciągle zbaczałem z kursu. Mój cel powinien być bezpośrednio na wschód, nieco ponad milę. Kierowałem się prosto w tym kierunku, ale kiedy spoglądałem w dół na telefon, zdałem sobie sprawę, że w jakiś sposób skręciłem na północ. Byłem trochę bliżej mojego celu, ale z każdym krokiem w złym kierunku oddalałem się coraz bardziej. Nie wiem, jak to wyjaśnić, po prostu ciągle zbaczałem z kursu, nie mając takiego zamiaru. Trwało to przez kilka godzin i obawiałem się, że słońce zajdzie zanim dotrę na miejsce. Ale stopniowo się zbliżałem, aż w końcu dotarłem do celu. To, co zobaczyłem, sprawiło, że stanąłem jak wryty. W centrum dużej polany znajdowała się strzelista konstrukcja skalna. Trudno opisać tą strukturę. Wyobraźcie sobie, że odcinacie 500 stóp szczytu jakiejś góry, a potem po prostu stawiacie ją na środku pola. Tak właśnie wyglądała, niepasująca do otoczenia kamienna konstrukcja, która wznosiła się aż do poszarpanego, spiczastego wierzchołka. Sprawiała wrażenie piramidy, choć brakowało jej gładkości i prostych kątów, których można było się spodziewać. Szczelina z przodu zdawała się prowadzić do środka. Z ujścia jaskini wypływała mała rzeka. Miała tylko około 10 jardów szerokości i płynęła przez polanę, aż niknęła w lesie. Woda była krystalicznie czysta i płynęła zaskakująco szybko. Podążyłem za nią, aż dotarłem do ujścia jaskini. Zajrzałem do środka, by zobaczyć tylko ciemność, przejście sięgające tak daleko, jak tylko mogłem widzieć. Wydawało się być stosunkowo proste, bez żadnych rozgałęziających się tuneli. Wszedłem do jaskini i zauważyłem, że powietrze natychmiast stało się chłodniejsze. Musiało spaść o co najmniej 10 stopni w stosunku do tego na zewnątrz. Zadrżałem i zapiąłem kurtkę. Rzeka ciągnęła się dalej, a ja podążałem za nią.
Zagłębiając się w dziwną górę, zauważyłem, że w jaskini nie było żadnych stalaktytów ani stalagmitów. Chociaż brakowało w niej jakiejkolwiek gładkości czy oznakowania, które wskazywałoby na tunel wykonany przez człowieka, nie wyglądała też na naturalną. Całe to miejsce miało w sobie coś dziwnego. Kontynuowałem podróż, aż byłem pewien, że muszę już być gdzieś w sercu struktury. W tym momencie zauważyłem niesamowite niebieskawo-zielone światło w oddali. W miarę jak się zbliżałem, stawało się coraz jaśniejsze. Prawie nie potrzebowałem już mojej latarki. Przejście stawało się coraz węższe, aż ledwo trzymałem się krawędzi rzeki. Blask rozjaśnił się, a ja znalazłem się w ogromnej jaskini. Ściany były pokryte tysiącami małych, świecących owadów, jarzące się świetliki. Słyszałem o takich jaskiniach w Nowej Zelandii, ale nie sądziłem, że istnieją również tutaj. Jednak to, co zwróciło moją uwagę, znajdowało się w samym centrum pieczary. Oddech zamarł mi w gardle, gdy to zobaczyłem, a ręka natychmiast powędrowała do mojej broni. Rzeka zmniejszała się, aż skończyła się w czystym, okrągłym basenie. Na jego środku wznosił się ogromny kamienny tron, który wydawał się wyrzeźbiony wprost z podłogi jaskini. Normalnie uznałbym go za piękny, ale cały urok został zniszczony przez to, co się działo na jego szczycie. Mogę to opisać jedynie jako skalną rzeźbę. Musiała mieć jakieś 4 metry wysokości i siedziała prosto, niemal królewsko na szczycie tronu. Ręce spoczywały na ramionach siedziska, a na głowie widniała kamienna korona. Ciemnozielony mech pokrywał całe ciało, podobnie jak twarz. W miejscu, gdzie powinny być oczy, znajdowały się czarne kamienie, które wpatrywały się beznamiętnie w tunel, przez który właśnie przeszedłem. Zadrżałem na myśl o tym, że to coś obserwowało mnie przez cały ten czas, gdy się do niego zbliżałem. Nie było wątpliwości, to coś było tym, co tubylcy nazywali królem mchu. Wtedy właśnie poczułem ten zapach. Był obrzydliwy i nie mogłem uwierzyć, że nie zauważyłem go wcześniej. Był dokładnie taki jak smród z moich snów. Rozdzierające jelita połączenie ścinków trawy i zgniłych ryb. Próbowałem skupić się na oddychaniu przez usta, to jednak nie było dużo lepsze. Mogłem niemal poczuć jego smak w powietrzu, nie dało się go zignorować. Jedną ręką zakryłem usta i nos, a drugą wyciągnąłem aparat. To musi być źródło tego, co się tu dzieje. O tym właśnie mówiły mity, a ja zamierzałem sprawić, by wszyscy się o tym dowiedzieli. Włączyłem aparat, skierowałem go na zieloną postać i... nic. Obraz był zbyt rozmazany, by cokolwiek dostrzec. Na ekranie widniała tylko plątanina czarnych i zielonych kształtów. Przetarłem obiektyw o koszulę i odwróciłem go z powrotem w stronę tronu, by stwierdzić, że jest tak samo jak wcześniej. Nie mogłem zmusić go do prawidłowego działania. Ponownie przetarłem soczewkę, gdy usłyszałem za sobą głos. To nie zadziała. Odwróciłem się, by zobaczyć Musa stojącego w oddali. Patrzył na mnie znużonymi oczami. On ma swój sposób na pozostanie w ukryciu. Kamery nie zadziałają, nawet film. Do diabła, to cud, że w ogóle znalazłeś to miejsce. Większość ludzi by się zgubiła. Powoli zacząłem sięgać po swoją broń. Zauważył ruch i podniósł ręce w górę w ramach poddania. Ej, spokojnie, nie chcę cię skrzywdzić. Położyłem dłoń na pistolecie i odpiąłem kaburę, wciąż uważnie go obserwując. Mus zmarszczył brwi. Słuchaj, możesz trzymać rękę na tej broni ile chcesz. Możesz nawet wycelować ją we mnie, jeśli to sprawi, że poczujesz się lepiej. Po prostu wysłuchaj mnie i obiecaj, że nie będziesz do mnie strzelał bez powodu. Nieufnie przytaknąłem. Nie uwierzysz mi, gdy to powiem, ale naprawdę próbowałem cię chronić. Mus usiadł na zimnej, kamiennej podłodze, wyglądając na zmęczonego. Jego normalnie czysto ogoloną twarz szpeciła kudłata broda. Miał ciemne kręgi pod oczami. Gówno prawda, tak samo jak próbowałeś chronić tych wszystkich ludzi, którzy skończyli w złych wodach. Mus milczał przez chwilę, a jego oczy przybrały odległy wygląd.
Nie masz pojęcia, jak bardzo chciałbym, żeby to nigdy się nie wydarzyło. Wpatrywałem się w niego przez chwilę. Wydawał się autentycznie smutny, nie było w nim żadnej złośliwości. Był po prostu zmęczonym starym człowiekiem. Trzymałem rękę w pobliżu mojej broni, ale postanowiłem go wysłuchać. Co to ma znaczyć, Mus? Dlaczego nie mogłeś ich uratować? Ponownie skinął w stronę tronu. Czy wiesz, co to jest? Król Mchu. To imię wyryło mi się w głowie. Czułem się tak, jakbym właśnie wypowiedział coś, czego nie powinienem. Mus się uśmiechnął. Widzę, że odrobiłeś pracę domową. Tak, to jest to, co tubylcy określali jako król Mchu. Ale czy wiesz, czym on jest? Niechętnie potrząsnąłem głową. Są istoty, które istniały na długo przed ludźmi na tej ziemi. Wpatrywał się w króla Mchu. W jego oczach nie było ani strachu, ani czci. Tylko zmęczona akceptacja. Istniał przed prawie wszystkim innym w tym miejscu. Był już pradawny, gdy pierwsze stworzenia stawiały kroki na lądzie. Jeszcze bardziej, gdy pierwsi osadnicy dotarli do tego miejsca. Może jest Bogiem, a może to po prostu inna istota, nie pochodząca stąd. Wiem tylko, że ma moce nie do pojęcia. Nie możesz go zabić? Mus potrząsnął głową. Ta rzecz tam to nie on, to znaczy z pewnością jest to jego część, może coś korelującego z głową, ale odcięcie głowy nie zabije czegoś takiego jak on. On jest rzeką, jest wodą, jest roślinnością, jest tutaj wszystkim. Jego wpływ wykracza nawet poza rzekę, nie da się go powstrzymać. Możemy jedynie przestrzegać paktu. Przypomniałem sobie umowę, o której czytałem w rodzimych mitach, jak również tę, o której mówili starsi nurkowie. A czym dokładnie jest ten pakt? Nie jestem do końca pewien jego uzasadnienia, ale król Mchu wydaje się być letargicznym stworzeniem. Nie lubi walczyć, nawet jeśli jego przeciwnicy nie mają szans. Chce po prostu siedzieć w ciszy i jeść. Prawie 1000 lat temu zawarł porozumienie z tubylcami. Złagodził swoją moc, regulując ją do pewnych części rzeki i żywił się tylko tymi, którzy przypadkiem wpadną w sidła. W zamian ludność nie będzie go atakować i pozwoli mu jeść w ciszy. Jedną z zasad paktu jest to, że tylko pewna garstka ludzi miałaby prawo wiedzieć o istnieniu króla Mchu. Ci ludzie mieli strzec jego tajemnicy i zapewnić, że przymierze pozostanie niezłomne. To oni byli protektorami. Rola ta była przekazywana z pokolenia na pokolenie, a po odejściu tubylców przeszła na osadników. Clyde i Ryan są teraz obrońcami, tak jak ich ojcowie i dziadkowie przed nimi. Miałem problem z przetworzeniem wszystkiego, co mi powiedział. To sięgało wstecz dalej, niż mogłem sobie wyobrazić. A co z tobą? Zapytałem. Wiedziałem, że Mus przeprowadził się tutaj, gdy był już po 30. Nie mógł odziedziczyć roli obrońcy jak Clyde czy Ryan. Cóż, niedługo po tym, jak się tu przeprowadziłem, byłem na polowaniu w pobliskim lesie. Nagle pojawiła się burza, taka jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Nie mogłem nawet widzieć przez padający deszcz. Błąkałem się po lesie, szukając jakiegokolwiek schronienia i natrafiłem na to miejsce. Właśnie wtedy po raz pierwszy go zobaczyłem. Spojrzał z obrzydzeniem na porośniętą mchem podobiznę. Następnego dnia powiedziałem o tym Ryanowi. Tej nocy on i Clyde planowali mnie zabić, ale wtedy to coś do nich przemówiło. Chciało, żebym służył jako obrońca. Najwyraźniej coś we mnie przykuło jego uwagę. Nagle spojrzał na mnie. Złamałeś pakt, kiedy wróciłeś ze złych wód żywy. Nie powiedziałem Clyde'owi ani Ryanowi, bo wiedziałem, że cię zabiją. Ale król Mchu wiedział i stał się zły. Dlatego znów zaczął używać przynęt. To było ostrzeżenie. Więc co możemy zrobić? Zapytałem. Mus spojrzał na mnie i westchnął. Ty naprawdę tego nie rozumiesz, prawda? O czym ty mówisz? Mnie też zajęło trochę czasu, żeby to sobie uświadomić. Gestem wskazał na tron.
On może z nami rozmawiać, słyszy nas. To jak głos w naszych głowach, ale nie są to dokładne słowa. Nie potrafię tego lepiej wyjaśnić. Zerknąłem na istotę na tronie i zadrżałem na myśl o tym, że przez cały ten czas starał się do mnie przemówić. Przypomniałem sobie wszystkie moje koszmary. On wie, że byłeś w złych wodach i w każdej chwili mógł powiedzieć Ryanowi i Clyde'owi. Zimny dreszcz przebiegł mi po kręgosłupie, gdy zacząłem sobie uświadamiać, co sugerował. Więc dlaczego tego nie zrobił? Ci dwaj są absolutnie oddani zabijaniu każdego, kto zagraża paktowi. Do diabła udowodnili to właśnie tamtego dnia z Michaelem. Jak to, Michaelem? Jestem pewien, że myślisz, że to te ręce go dopadły. Tak mówili mi Ryan i Clyde, choć ja w to wątpię. Podsłuchał naszą rozmowę o chłopaku, który zaginął kilka nocy temu. Nie trzeba dodawać, że niektóre z rzeczy, które usłyszał, były... Zresztą sam rozumiesz. Nie mam wątpliwości, że Ryan i Clyde zabili go i upozorowali utonięcie. Gdyby został zabrany przez złe wody, to zapewniam cię, że jego szczątki nigdy nie zostałyby znalezione. Oni go zabili? Byłem oszołomiony. Wiedziałem, że działo się tu coś mrocznego i że starsi nurkowie celowo ignorowali zagrożenie, jakie stanowiła zła woda, ale nie mogłem uwierzyć, że faktycznie mogliby zabić innego nurka. Tak, i z tobą zrobiliby to samo, gdyby wiedzieli, że widziałeś złe wody. Więc pytanie brzmi, dlaczego król mchu nie powiedział im o tobie? On czegoś ode mnie chce, powiedziałem. Mus skinął głową. Chcę, żebyś chronił pakt. Nagle poczułem, że olbrzymia zielona postać na tronie wpatruje się prosto we mnie. Nie poruszyła się, ale mimo to wydawało mi się, że jestem obserwowany. Zacisnąłem pięść. Nigdy nie będę pracował dla tego czegoś. Pomóż mi to zabić. Albo przynajmniej pomóż mi uciec. Ale on tylko potrząsnął głową. Nie mogę. Tak, możesz. Wciąż jest w tobie dobro. Nie rozumiesz. Wstał i wpatrywał się we mnie z wyrazem całkowitej porażki na twarzy. Dosłownie, nie mogę. Zaczął zdejmować swoją koszulę. Zdezorientowany jego działaniami chwyciłem mocno moją broń, jednak uścisk opadł, gdy zobaczyłem, co znajduje się pod jego ubraniem. Zielona masa ziała w centrum jego klatki piersiowej. Żyły w kolorze wodorostów odgałęziały się od niej w każdym kierunku i niknęły w jego skórze. Pulsowała niczym drugie serce, a mój żołądek skręcił się, gdy patrzyłem, jak jego skóra rozciąga się tuż nad nią. Co jest do cholery? To jego znak, powiedział Mus. W ten sposób pokazuje, że należę do niego i trzyma mnie w ryzach. Nie mogę działać w opozycji do jego woli. Zabije mnie, jeśli będę działał jawnie przeciwko niemu. Boli, odkąd dowiedziałem się, że byłeś w złych wodach, a ja nie mogę nawet opuścić tego miasta. To mnie zabije, jeśli posunę się za daleko. Odsunąłem się od Musa. Sprawy właśnie stały się o wiele bardziej niepokojące, niż mogłem sobie wyobrazić. Wyciągnąłem broń i wycelowałem w niego. Śmiało. Już mnie to nie obchodzi. Ręka mi zadrżała, gdy położyłem palec na spuście. Wpatrywałem się w niego przez coś, co wydawało mi się wiecznością, zanim w końcu pozwoliłem broni opaść. Nie mogłem tego zrobić. Zamierzam teraz odejść. Słowa zabrzmiały pusto. Byłem mocno wstrząśnięty przez to, co widziałem. Mus wzruszył ramionami. Proszę bardzo, nie możesz jednak uciec. To wszystko skończy się w ten czy inny sposób. Biegłem wzdłuż jaskini, a gdy już widziałem nad sobą niebo, pędziłem dalej. To cud, że nie potknąłem się i nie rozbiłem o coś głowy. Biegłem, aż dotarłem do samochodu i wróciłem do domu. Postaram się wyjechać wieczorem. Mam spakowane wszystko, co niezbędne i nie obchodzi mnie, dokąd pójdę. Wszystko jest lepsze niż to. Nie wiem, co król mchu ma dla mnie w zanadrzu. Jeśli jest tak potężny, jak twierdzi Mus, to może mieć sposób na powstrzymanie mnie od wyjazdu. Nie wiem, ale i tak spróbuję. Boję się. Tak naprawdę nie miałem dokąd pójść.
Bezkrewnych, z niewielką ilością przyjaciół i skurczącym się kontem bankowym poza miastem nie czekało na mnie wiele. Ale wszystko było lepsze od tego, co widziałem w jaskini. Nie miałbym nic przeciwko spaniu w samochodzie. Byłem pewien, że gdzieś znajdę pracę. Po prostu gdziekolwiek indziej niż tutaj. Wskoczyłem na miejsce kierowcy i ruszyłem na południe. Utrzymywałem prosty kurs, nie mając w głowie wyraźnego celu. Chciałem uciec jak najszybciej, jednak w miarę zbliżania się do granic miasta zacząłem odczuwać tępy ból w klatce piersiowej. Miasteczko oddalało się coraz bardziej, ale ból narastał wraz z odległością. Czułem się tak, jakby coś ciężkiego uciskało moje serce i płuca. Mój oddech stał się ciężki, a ból objął nawet moje ramiona. Przez chwilę myślałem, że mam atak serca, ale wtedy przypomniałem sobie, co było na klatce piersiowej Musa. Zjechałem na pobocze. W tym momencie to było już więcej niż tylko ból. Czułem się, jakby ktoś uderzał mnie w klatkę piersiową młotem kowalskim, a całe moje ciało płonęło okropnym, pulsującym bólem. Ledwo mogłem oddychać, a moje nogi trzęsły się pod moim ciężarem. Podciągnąłem koszulę i spojrzałem na swoją klatkę piersiową. Skóra na środku była podniesiona i zielonkawa, a z niej promieniowały ciemne żyły. Patrzyłem, jak lekko pulsuje, ledwie na tyle, by to zauważyć. To coś było źródłem bólu. Oddech zamarł mi w gardle i zacząłem płakać. Musiałem stać na poboczu przez co najmniej 30 minut, po prostu trzęsąc się i szlochając. To wszystko było tak przytłaczające. Nagłe pojawienie się tego czegoś na mojej klatce piersiowej w połączeniu z tępym bólem. Po chwili udało mi się odzyskać spokój i wsiadłem z powrotem do samochodu, zdecydowany uciec od tego czegoś. Jednak ból rósł i rósł, aż mój wzrok zaczął robić się czarny. Jechałem dalej, mimo że ledwo widziałem. Po chwili oślepłem niemal całkowicie. Nie mogłem już nawet prowadzić samochodu. Wysiadłem i zdecydowany zacząłem iść, po prostu ślepo podążając na południe. Nie minęło jednak wiele czasu, gdy moje nogi odmówiły posłuszeństwa i upadłem na twardy asfalt. Ból był zbyt silny. Wczołgałem się do samochodu i zawróciłem, kierując się z powrotem do miasta. W miarę jak to robiłem, ból zmniejszał się, aż w końcu zniknął. W tym momencie wiedziałem, że należę do niego. Nie dało się temu zaprzeczyć. Nie wiem, kiedy to się stało. Być może zaczęło się, gdy wszedłem do tej jaskini, a może działo się powoli przez cały ten czas. To i tak nie ma już znaczenia. Od tamtej pory minął ponad tydzień. Większość tego czasu spędziłem na przemian szlochając i będąc w stanie katatonii. To wszystko to po prostu zbyt wiele. Siedzę teraz w swoim domu pisząc to. Boli, gdy to robię. Nawet pisanie o nim wywołuje ból, ale jego władza nade mną nie jest jeszcze tak silna jak nad innymi. Przynajmniej na razie. Piszę to, bo czuję, że muszę. Prawda musi zostać uwolniona, choć wiem, że niewiele można z tym zrobić. W ciągu ostatnich kilku dni doszedłem do pewnych wniosków. Czuję, jak zbliżam się do niego, jak staję się jednością z jego umysłem. Mus mylił się w tym wszystkim, choć z pewnością również on musi teraz czuć prawdę. Król nie jest leniwy, on tylko gromadził siłę. Spał, a pakt był metodą na łatwe zaspokojenie jego głodu, aż nadejdzie czas, by powstał. Ten czas jest teraz. Czuję jego zimny gniew i straszliwy głód. Boję się o to, co będzie dalej. Nie mam pojęcia, jak daleko sięgają jego wpływy, ale jeśli mus mówił prawdę, to może być nie do powstrzymania. Kiedy się budzi, czuję jego obecność w moim umyśle. To dziwne, to tak jakbym miał drugi proces myślowy, który stale podkopuje pierwszy. Obawiam się, że wkrótce mnie to przerośnie. Nie zamierzam do tego dopuścić, nie pozwolę sobie stać się bezmyślnym sługą tej potwornej istoty. Rzecz na mojej piersi zaczyna coraz bardziej przypominać tę, która była u Musa. Próbowałem to wyciąć, ale nie pozwoliło mi. Nóż zatrzymał się centymetry od mojej skóry, a żadna ilość wysiłku nie mogła zmusić moich ramion do sięgnięcia dalej. Teraz jest częścią mnie na zawsze.
Obawiam się, że nie mogę zrobić nic, by się od niego odciąć. Nie minie wiele czasu, a staniemy się jednością. Wciąż mam ze sobą broń, zamierzam jej użyć. Nie szukajcie mnie, tak samo nie szukajcie tego miejsca. Czeka tu na was tylko zło. Albo zostaniecie przez nie pożarci, albo uwolnicie je na świat. Nie chcę, aby żadna z tych rzeczy miała miejsca. Po prostu wiedz, że on istnieje. Wiedz, że inne podobne do niego istoty również istnieją i bądź ostrożny. Jeśli kiedyś natkniesz się na coś takiego, nie pozwól, by wszystko skończyło się tak jak u mnie.